Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Enerflesza. Kolejny tydzień, kolejne nowości. Niestety, jak to zwykle bywa, tych nowości za wiele nie ma. Widzicie, już jestem bez czapki, trochę mi się łeb zregenerował. Szybciej się regeneruje niż Wolverine, ale i tak jeszcze widać dziury po widłach. W każdym razie już nie straszę trupami. Dobra. Jakie nowości w tym tygodniu, w poprzednim tygodniu się pojawiły? Niestety nie są to, nie ma zbyt wiele tych nowości, ale oczywiście postaram się ja Wam tutaj te najciekawsze, bo wiadomo, że nie wszystkie. Konami odnawia znak towarowy Silent Hilla, to rozbudza na nowo nadzieję na powstanie nowej części legendarnej serii. Oczywiście ta plotka o tym, że powstaje nowy Silent Hill, krąży chyba od momentu, kiedy odszedł od Konami Hideo Kojima i cofnięto ten projekt Silent Hill, to demo, które było. I od tamtego czasu wiele osób uważa, że ten Silent Hill faktycznie gdzieś jest w produkcji, tylko nie wiadomo gdzie. Niektórzy wskazują nasze polskie Bloober Team, że oni może tworzą coś właśnie z Silent Hilla. No ciężko powiedzieć, tak? Samo odświeżenie loga nie znaczy absolutnie tego, że powstaje nowa gra, bo mogą po prostu chcieć zalokować logo, żeby nikt nie mógł z niego korzystać, co jest całkowicie normalną praktyką, więc ciężko powiedzieć. No ja bym chciał ogólnie, chociaż nie wiem, ostatnio Konami nie jest za bardzo lubiany przez graczy, aczkolwiek nowa część Silent Hilla, myślę, że dla Konami byłoby takim powrotem do tych czasów, kiedy, no oczywiście jeżeli to był dobry Silent Hill, no przypominam, że ostatnie Downpour i Homecoming były takimi średnimi Silent Hillami niestety. Bardziej mi się podobał Origin i Shattered Memories, zdecydowanie były lepszymi częściami, natomiast te ostatnie, które pojawiły się jeszcze na PlayStation 3 tak naprawdę, były takie sobie, no tam na Vita chyba jeszcze to jakiś Silent Hill był, ale w tego nie grałem. No zobaczymy. Gran Turismo 7 dostaje review bombing na Metacritics. Aktualnie jest to najgorzej oceniana odsłona ze wszystkich Gran Turismo, ale nie dlatego, że gra jest zła, tylko oczywiście chodzi o mikrotransakcje. Powiem tak, gdy ja grałem, nie wiem czy tam się coś zmieniło czy nie pod tym kątem, czasami jeszcze sobie w Gran Turismo gram, ale gdy grałem do recenzji, nie miałem wrażenia, że nie stać mnie na któryś z tych samochodów, które można było kupić, bo faktycznie można było pociułać trochę pogrindować i w zasadzie większość tych samochodów była w zasięgu ręki, że tak powiem. Natomiast no nie zauważyłem, żeby tam było. Natomiast tu widzę, że jest taka informacja, że samochody są po prostu za drogie i ta liczba tych pieniędzy zdobywana na koniec jest po prostu mniejsza i że trzeba po prostu to grindować. I powiem tak, no szczerze mówiąc, ja tego nie odczułem, ale ja też nie miałem ciśnienia na te najnowsze furki. Ja sobie tak grałem raczej, jak wiecie, mocno rozrywkowo i tak na luzaczku, tak? Nie mam ciśnienia, żeby mieć wszystkie samochody z Gran Turismo. Także, no cóż, w każdym razie no, zbiera baty. Ocena graczy to 2,2, co jest naprawdę bardzo mega niską oceną. Oczywiście recenzja krytyków 87. Bardzo częstą praktyką, postaram się to wyjaśnić, nie zawsze, nie wiem czy tutaj to miało miejsce, ale bardzo częstą praktyką jest to, że wersje przedpremierowe mają troszkę podkręcone te na przykład nagrody za wyścigi po to, aby recenzenci mogli łatwiejszy mieć dostęp do większej liczby samochodów i potem na przykład w patchu oni to z powrotem zmieniają. Nie wiem czy akurat w Gran Turismo to się zdarzyło, ale wiem, że takie praktyki były i w którychś grach tam spotkałem się z czymś takim, także nie ma co tutaj akurat biczować recenzentów, bo tak naprawdę mogło to tak być, mówię, podkreślam, mogło, że dla nich te kwoty za wyścigi były po prostu większe na czas robienia recenzji, czyli przedpremierowo, ale tak jak mówię, nie jestem do końca tego pewny. Mamy datę premiery Sniper Elite 5.
Zagramy w nią 26 maja. Powiem tak, obejrzałem sobie ten trailer. Znaczy, Sniper Elite jest ogólnie bardzo fajną grą. Ja świetnie się bawiłem przy czwartej części, właściwie przy wszystkich. No może przy pierwszej się najgorzej bawiłem, bo to jeszcze było takie dosyć archaiczne, ale każda część bardzo mi się podobała i w piątkę zdecydowanie jest na liście gier, w które chciałbym zagrać, aczkolwiek tak patrząc na ten trailer, niestety nie widzę tutaj next gena. Gra wygląda w zasadzie dokładnie tak jak część czwarta, z tą różnicą, że dodano 60 klatek, także no przez te lata ostatnie od czasu wydania czwartej części jakby nie posunęli się, wydaje mi się. Znaczy to wiadomo, no to jest trailer, to potem się może okazać, że jest zupełnie inaczej, ale tak jak widzę, to tam niewiele się zmieniło od części czwartej, wygląda to bardzo podobnie. Dla mnie to w zasadzie nie ma tak naprawdę znaczenia, bo gra i tak na pewno będzie spoko i samo to strzelanie do niemiaszków ze snajperki jest absolutnie fantastyczne i pewnie tutaj ciężko to zepsuć, tak? Taki korową mechanikę gry, więc ja no, chętnie sobie też w to zagram. Natomiast no, widzę tutaj z takich nowości, że te czołgi, ciekawe, czy jak na przykład wysadzanie tych czołgów mogliby w środku pokazać, co się z tymi ludźmi dzieje. Natomiast no, cóż mogę powiedzieć? No, nie mogę powiedzieć, że polecam, zagram, zrecenzuję, będę mógł stwierdzić, czy polecam, czy nie polecam. Fantastyczna wiadomość od Supermassive Games, jednych z moich ulubionych deweloperów. Otóż pokazano trailer najnowszej gry, The Quarry, czyli to będzie horror, podobnie jak Until Dawn. Mamy paczkę przyjaciół, którzy gdzieś tam w lesie, w jakimś obozie zostają zamknięci. Sam plakat, który jest pokazany, czy tam, no tak, plakat mocno nawiązuje do piątku 13 i podejrzewam, że autorzy mocno się inspirowali piątkiem 13. No niemniej jest warto pamiętać, że jest to jakby ich osobna gra, podobnie jak Until Dawn. Nie jest ona powiązana z uniwersum Until Dawn, przynajmniej tak mi się wydaje. I nie jest to, nie należy to do tej serii The Dark Pictures Anthology, bo jeżeli chodzi o Dark Pictures Anthology, pojawi się piąta część, ostatnia, The Devil in Me, która zamknie pierwszy sezon. Natomiast The Quarry jest zupełnie osobną grą, wydaje mi się, zupełnie nowym IP. Tradycyjnie mamy tutaj kilka znanych mord, znaczy znanych, nieznanych, no David Arquette tak naprawdę chyba powtarza swoją troszkę rolę policjanta z pierwszego Krzyku, jest właściwie z trylogii Krzyku i jest Lance Henriksen. No, Lance'a Henriksena chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W każdym razie, no ja powiem tak, ja jestem bardzo na tak, ja uwielbiam te gry od Supermassive Games, to jest taki właśnie powiew tych lat 90. i Interactive Movie. Ja uwielbiam te gry od Supermassive. Grałem w każdą, absolutnie w każdą. I myślę, że tutaj też będzie coś dobrego. Zresztą tak jak pokazany jest na tym trailerze, no to naprawdę te postacie, to zawsze było, nie? Że te postacie w tych grach od Supermassive to jest jakaś masakra i tutaj wcale nie jest inaczej. Słuchajcie, zapowiada się właściwie, pojawia się już niedługo, albo już się pojawiło, nowa część Syberii, The World Before. Powiem tak, oceny trzeciej części były bardzo złe, bo trzecia część była bardzo zła, bardzo zła. Technicznie to był gruz i niestety no nie wyszło to za dobrze, natomiast w zasadzie już 18 marca miała premierę część czwarta Syberii, The World Before. Ja jeszcze w nią nie grałem, nie miałem okazji. Czy zagram? Szczerze mówiąc nie wiem. Bardzo duży niesmak mi pozostał po trzeciej części. Również fabularnie. Pierwsze dwie części były bardzo spoko, według mnie trójka to był spory zjazd w dół. I troszkę nie mam jakby... Nie mam jakby ciśnienia, żeby zagrać w część czwartą. Zobaczymy, no. Oczywiście ponownie wraca Kate Walker do gry, natomiast na razie nie mam jakby ciśnienia, żeby zagrać w czwartą część Syberii, bo no ta trzecia jednak, no nie za dobrze to wyszło.
Ciekawa informacja odnośnie gry A Plague Tale. Poinformowano, że prawdopodobnie zostanie ona przeniesiona na serial telewizyjny. Bardzo spoko, bo wydaje mi się, że gra idealnie się nadaje do tego, żeby mogła być serialem. I bardzo chętnie bym sobie taki serial obejrzał. Oczywiście, jeżeli będzie to zrobione ze smakiem, a nie jakieś badzie w ogóle bazujący tylko na samym tytule, tylko żeby to było naprawdę coś porządnego. W każdym razie bardzo dużo ostatnio dowiadujemy się, że gier będzie przeniesione na właśnie serial. Widocznie brakuje już pomysłów reżyserom, a jednak w tych recenzjach, w tych historiach z gier, fabułach jest jeszcze nieprzebrane morze różnych ciekawych historii, z których można czerpać garściami. I drugim filmem, który powstaje, jest Tekken, z tego co tam widziałem, Tekken Bloodline, to jest animacja, manga Balanga, czy tam coś takiego. Powiem szczerze, nie, to tak średnio. Oglądałem tego Tekkena pierwszego, też była taka manga, anime w zasadzie. Takie to było jakieś nieciekawe i w ogóle jakieś takie bez ikry. Także mówię to tylko dlatego, że pewnie wiele osób to zainteresuje. Oczywiście znowu poznamy historię Gina Kazamy, natomiast mnie to tutaj... tam. Także tyle mogę powiedzieć. Dobra, ogłoszenia parafialne. Co tam ciekawego u mnie? W weekend odbyła się gala patronite.pl, na której miałem okazję gościć. Było mnóstwo fajnych gości, co prawda tych wielu ludzi tych nie znałem, ale wielu poznałem, między innymi wreszcie poznaliśmy się z Baniakiem. Był wcześniej mi też znany Trolski, mnóstwo osób, które dzięki Patronite'owi 2 lata temu w Katowicach poznałem. Bardzo fajna impreza, zostały rozdane też nagrody, diamenty Patronite. Ja co prawda diamentu nie dostałem, ale dostałem telewizor. Co nie byłem zupełnie przygotowany na to, zresztą to widać na transmisji, że jako jedyny wyskoczyłem ubrany jak chlor, zamiast ładnie się odstawić, jak w garniaku, wyskoczyłem w podkoszulku. Ale to tylko pokazuje, że to było całkowicie na spontanie i w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego się zdarzy. Powoli zbieram gry na 3DO. Ostatnio Shockwave, w zasadzie Shockwave z dodatkiem Operation Jumpgate i druga część Shockwave Beyond the Gate. Bardzo fajna gra, troszkę taki troszkę Wing Commander wannabe, czyli strzelanka, chociaż na powierzchni planet, a nie w kosmosie, połączona z dość sporymi i długimi cutscenkami z aktorami. Uwielbiam takie gry. Shockwave jest takim, można powiedzieć, uważane za jedną z takich gier, które na 3DO powinno się zagrać. Powoli jeszcze tam jakieś inne tytuły będą, natomiast no, ten Shockwave bardzo spoko, bardzo spoko. Dobra, jeżeli chodzi o ten tydzień, to już Wam mówię. Prawdopodobnie już wiecie albo nie wiecie, ale dokładnie o godzinie 14 dzisiaj pojawiła się recenzja Ghostwire Tokyo, bo zeszło embargo i możecie już tą recenzję u mnie na kanale obejrzeć. W środę planuję recenzję Marta is Dead. Będę ją dzisiaj pewnie montował. Bardzo fajny horror. Mam ją tutaj, o proszę bardzo, na PlayStation 5. Pojawiły się głosy, że gra jest ocenzurowana. I tak i nie. Nie wycięto żadnej sceny z gry, tylko po prostu scena, która jest ocenzurowana, nie jest interaktywna, a jest w formie cutscenki, ale dokładnie ta sama scena jest na PC-cie, także nie jest prawdą, że zostało coś z tej gry wycięte. Natomiast to, że nie jest ona interaktywna, w zasadzie nie wpływa zupełnie na nic. Ale wszystkie te sceny, które są w nieocenzurowanej wersji, są też w wersji na PlayStation 5 i nie jest prawdą, że te sceny zostały wycięte. Na sobotę ciężko mi powiedzieć. Mam w planach Krapa, tylko że tutaj jest sprawa taka skomplikowana, że na niedzielę muszę zrobić już recenzję Intela, bo już troszkę czasu minęło i prawdopodobnie gdzieś w tym tygodniu będę rozkładał swojego kompa i budował go od nowa. I teraz pytanie, jeżeli uda mi się te wszystkie testy porobić w miarę sprawnie, no to chciałbym na sobotę zrobić Krapa, natomiast jeżeli mi się to nie uda, i to jest bardzo prawdopodobne, że mi się nie uda, bo jednak widzę, ile pracy przede mną czeka,
żeby to wszystko poskładać, żeby to działało. Prawdopodobnie w sobotę będzie jakiś materiał zastępczy. I jeszcze ciekawa rzecz, o której mówiłem, dotarł do mnie Sinden Gun. Co to jest Sinden Gun, już Wam wyjaśniam. Jest to, słuchajcie, pistolet świetlny, bazowany na Gunconie od Namco, z tą różnicą, że działa on na każdym telewizorze, LCD, OLEDzie, na jakim telewizorze chcecie. Wykorzystuje on technologię rozpoznawania obrazu z kamerą 60 klatek na sekundę umieszczoną właśnie tutaj w lufie, dzięki czemu można grać ponownie w zasadzie we wszystkie celowniczki. Znaczy celowniczki, które możesz odpalić tak naprawdę na PC-cie. Można co prawda tego Gunkona, znaczy Sinden Guna podłączyć do PlayStation, ale wymaga to obecności Raspberry Pi, które będzie przetwarzało te dane. Natomiast bez tego, jeżeli możecie odpalić grę na swoim PC-cie, jakąkolwiek, możecie grać w celowniczki i te z lat 90. i te najnowsze, wszystko oczywiście z emulatorów, wszystko działa. Będę dla Was też starał się tą recenzję zrobić, ale to na pewno nie w tym tygodniu. Natomiast powiem Wam, że ja się tym jaram, zwłaszcza że pistolet jest tak zwanym recoilem, czyli z odrzutem, więc naprawdę doznania są kosmiczne. Jak wiecie, jestem wielkim fanem celowniczków, więc jak najbardziej. No, w każdym razie, jeżeli mi się uda, taka propo, tak, to był, o czym zapomniałem, jeżeli uda mi się ogarnąć tego Intela, to na sobotę będę robił krapa, ale raczej nastawiacie się, że krap się pojawi 2 kwietnia, z tego względu, że wiem, że ilość tej pracy, która jest, to jest już teraz nie przytłacza, jak o tym myślę, więc... No dobra, tak to mniej więcej wygląda. Zapraszam do kolejnego NF Flesza, który pojawi się za tydzień. To tyle. Pozdrawiam z Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.